Cześć wszystkim, tu Metal Krzysztof, czyli taki króciutki filmik będzie. Jestem strasznie zajętym człowiekiem. Otóż kupiłem frezarkę, całą to piękną maszynkę, model FP800, w stanie, jak widzicie, z roku 67, żeby nie było, że zmyślam. I chyba tak czas zapowiedzieć taką krótką albo długą, mam nadzieję, że krótko, zobaczymy, serię filmów z tejże oto maszynki. Właśnie przyjechała, jeszcze nie ogarnąłem, udało się ją wnieść, ale próg, że tak powiem, skończył żywot. Tak ona wygląda, całkiem ładna, tam jest druga część wałki, no i jeszcze do niej dostałem całą masę pierdolnika. Także mamy to, stół, fajna rzecz z autoposuwem, lewo, prawo, tutaj wchodzi, nawet działa. Stół się przesuwa, jeździ, góra tu też działa, także zaraz podpinam ją do prądu i zobaczymy. Zajrzyjmy do środka. Tu olej jest. Nawet. Jest szansa, że nie pracowała na sucho. Powiem wam szczerze, że te zęby wyglądają całkiem sympatycznie. Nie są chyba za bardzo poniszczone. No, ale standardowo dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I tu spróbujemy tą wajchą wyjść. Bo smarowanie jest rozbryzgowe. Trzeba będzie sprawdzić. Tutaj kasowanie luzu na łożyskach przednich stożkowych i tam gdzieś z tyłu powinno być, o jest, tu kasowanie luzu z przodu, no ale do luzów to my jeszcze będziemy dochodzić, na razie ją trochę przeskrobałem, żeby zobaczyć, o co chodzi.